Hej, tu Karolina. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu, w którym rozmawiam z ciekawymi osobami ze świata zdrowia, diety, urody, podróży i wielu innych. Dzisiaj na tapecie ruch. Aktywność fizyczna jest nieodzowną częścią naszego życia i fitness stał się ogromnym trendem, dlatego nie może też zabraknąć tego tematu w moim programie. Sama uważam się za osobę całkiem aktywną. Dużo chodzę, staram się kilka razy w tygodniu uprawiać jakąś formę sportu. Ale nie od dziś wiadomo, że za ćwiczeniami nie przepadam. Lubię aktywność fizyczną tylko jeżeli jest ona naturalna i na tyle spontaniczna, czy też niewymuszona, że ja nie zdaję sobie sprawy, że ćwiczę. W przeciwnym razie jest to dla mnie straszna męka. Przez lata prób zrozumiałam, że lubię tańczyć, rozciągać się, tutaj też mam na myśli jogę, spacerować, grać w tenisa i jeździć na nartach. Dlatego staram się sięgać po te czynności jak najczęściej. Myślę, że z moim problemem lub podobnym problemem spotyka się wiele osób. Chcemy ćwiczyć, ale kompletnie nie wiemy co, jak i kiedy. Dlatego dzisiaj mam dla Was gościa, który zna się na tym jak nikt inny. Rozmawiać ze mną będzie Karolina Lewińska. Na co dzień Karolina prowadzi swoje własne studio Ginger Up Studio w Łodzi, jest choreografem, tancerką, instruktorką Pilates i trenerką personalną. Podczas, podczas mojego pobytu w Polsce przez ostatni miesiąc miałyśmy przyjemność razem trenować, ponieważ studio Karoliny, tak jak mówiłam, mieści się w Łodzi, przy ulicy Pruchnika i jest ono po prostu przepiękne. Kameralne, urządzone ze smakiem, idealnie wpasowało się w moją estetykę. I dzięki wspólnym treningom miałyśmy okazję po prostu bliżej się poznać. Dlatego ja postanowiłam zaprosić Karolinę do programu. Będziemy mówiły o znalezieniu aktywności fizycznej dla siebie, o niebezpiecznych trendach w fitnessie. O tym, że trening nie może być karą, poruszamy też temat samoakceptacji i dowiemy się, za co Karolina kocha pilates oraz jak ważny jest prawidłowy oddech. Zapraszam do rozmowy. Karolina, witam cię w moim studiu. Dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie. Ja dziękuję za zaproszenie. Tak trochę się śmiałam do siebie, że po raz pierwszy widzimy się nie w stroju sportowym. Właśnie, to jest to. to, jest to. Tak. <laughs> także jesteśmy u mnie w studio i powiedz mi, ty jesteś tancerką, jesteś instruktorką tak. pilatesu, jesteś trenerką personalną. Tak, się. Ruch nie jest ci obcy, ale jest bardzo dużo dziewczyn, które po prostu szukają aktywności fizycznej, która jest dla nich przyjemna. Czy mogłabyś coś doradzić? Czy widzisz jakąś zależność tutaj, że, że jest, jakieś, jest jakaś nadzieja, że coś nam się w końcu spodoba? No trzeba na pewno próbować. Tu innego, innego wyjścia nie ma. Najlepiej y, też y, zapytać y, trenera, bo, bo też jakby sami nie wiemy, że. Są jakieś przeciwwskazania do, do danego treningu, więc warto. Nie mówię, że od razu trenować i ćwiczyć z trenerem personalnym, chociaż to jest dobre, dlatego że taka profesjonalna osoba przynajmniej na start. Na start, tak. Dla takich osób początkujących to trener personalny jest naprawdę super opcją. Więc na pewno trzeba próbować. No, innej możliwości wydaje mi się nie ma. Jeżeli tego nie poczujemy na własnym ciele, no to nie ma nie, nie widzę innej opcji. I też, żeby się nie zniechęcać. Tak, jeżeli coś Ci się nie podoba, jest coś za szybko, za wolno, to próbować dalej. Teraz na rynku jest mnóstwo treningów i szybkich, wolnych, mocnych i bardziej relaksacyjnych, mentalnych, że naprawdę jest, jest z czego wybierać. No właśnie, pojawia się strasznie dużo nowinek w świecie fitnessu tak, i co tak. chwilę jest jakiś nowy trend, to co prawda. dla mnie też jest fascynujące. Też o tym rozmawiałyśmy poza studiem, że powstaje tyle dziwnych tworów, żeby zachęcić ludzi do ćwiczeń, że jest to troszeczkę śmieszne, bo to wszystko jest jedno i to samo, tak, ale tak. tak ubrane w słowa, że nam się wydaje, że tych opcji jest mnóstwo, a tak naprawdę to jest kwestia dobrego marketingu. Ale to, co mnie interesuje, to są te trendy w aktywności fizycznej, które są takie dosyć ekstremalne i mam wrażenie, że właśnie wiele, szczególnie młodych osób, ale w sumie nie tylko, ale w większości wiele mhm. kobiet, jak słyszy takie hasło, że to jest najnowsze, innowacyjne, odchudzające. odchudzające, turbo spalanie, to od razu się zapisują na takie zajęcia, totalnie bez refleksji mhm. i mam na myśli siebie. Dlatego, że ja w zeszłe wakacje zapisałam się na zajęcia ze słynnych trampolinek. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest. Trampolinki to, są, to jest intensywny trening cardio, gdzie każda z, każdy z uczestników zajęć ma taką małą, okrągłą trampolinkę, tak. na której wykonuje bardzo wysiłkowe ćwiczenia, z, jest skoki. Też, yy, taka poręcz. Tak, jest też poręcz która asekuracyjna, która też często się na niej wisi. Mm. Się nie ma siły. Mm. W każdym razie się na te zajęcia, bo byłam. Przekupiona. Wszyscy mówią, że to jest najlepszy trening, super efekty, że nic mm. się tak nie wymęczy w tak krótkim czasie. I mi się to bardzo podobało, bo dla mnie to było wyzwanie, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo ciężki jest, trening. Jest. Ale też trzeba na niego uważać, bo ja słyszałam bardzo wiele sceptycznych opinii, wręcz. Osób, profesjonalistów, którzy zniechęcali do trampolinek, mm -hmm. Jaką to, jakie masz zdanie na temat tych te, te yy, ćwiczeń. Tak, te, te trampoliny są faktycznie yy, słynne i one dużo obiecują. W ogóle trzeba uważać. <gryw> dlatego to, co też wcześniej mówiłam, warto yy, czy nawet jednorazowo skorzystać z, z takiej pomocy trenera. Jeżeli już wiemy, że mamy, nie wiem, jesteśmy po kontuzji, czy na przykład kobiety po ciąży i to, to, to jest chyba najczęstszy klient trampolin. Problem z trampolinami jest taki, że ludzie nie mają świadomości ciała, nie potrafią na przykład napinać mięśni brzucha. Tutaj też nie mogą pojawić jakieś problemy z kręgosłupem, to się tak samo tyczy na przykład zumby. Jakby macha się rękoma, wszystkimi tak, o kończynami. O zumbę też chciałam Cię uh -huh. zapytać, bo też o tym mówiłyśmy przy innej okazji. Uh -huh. Ale pytanie jest takie: Czy to wynika z tego, że ludzie ćwiczą bez refleksji, czy jednak instruktorzy też za mało poświęcają czasu na taki wstęp do ćwiczeń? Bo tak naprawdę przychodzi takie zajęcia z trampolinek albo z zumby, i jest raz, dwa, trzy zaczynamy. Krótka, rozgrzewka, krótka, mały, rozgrzewka ta, mały jakiś tak. tam taniec, poruszamy sobie ręką w prawo i lewo, głowa zakręcona mm. i startujemy, a potem właśnie nasza mama, tak jak moja mama, <grym> którą pozdrawiam, jej <jeżeli> nie słucha, <grym> też, też tak miała nieraz, właśnie, że na zumbie machnęła ręką i potem mówi, kurczę, strasznie, nie boli ręka. Kolejny tydzień, tak, bo zupełnie wykonała jakiś e, ruch, którego wcześniej Poza nie wykonywała. swoim, tak, zakresem. Tak? A całe ciało mm. było rozluźni rozluźnione i rzeczywiście coś tam sobie naciągnęła, mhm. więc twoim zdaniem powinniśmy my się bardzo skupić na tym przygotowaniu, czy jednak trochę widzisz takie braki w tych, w sposobie prowadzenia zajęć? Troszkę i to i to, też y, dużo jest, ja nie mówię, że to jest źle, bo każdy kiedyś zaczyna, ale jest też dużo młodych y, instruktorów, którzy tak jak mówisz, y, nie mają tej lekcji, tego treningu tak rozplanowanego, Dobrze powiedzmy, yy, i nie poświęcają czasu, znaczy odpowiedniej ilości czasu na rozgrzewkę, na taki trening docelowy, główny i później jeszcze na stretching. No, a ja uwielbiam stretching. Yy, tak, to jest... to jest najlepsza część całego treningu. Już jesteśmy po. <grym 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 tak tej ja tak osoba, która nie lubi ćwiczyć. Taka, taka nagroda yy, yy, na koniec treningu. No też yy, zazwyczaj tak jest, że ktoś nie ćwiczy, nie trenuje parę lat i nagle mówi dobra, ja muszę coś ze sobą zrobić. Muszę... Tak, I od razu idzie na całość. Tak, i, ale to musi być szybko, bo teraz no, jakby w dzisiejszych czasach to wszystko musi być szybko. A czy w ogóle jest coś takiego, jak szybki Rezultat, bo nie wydaje mi się, ma. że ty nie jesteś zwolenniczką takiego nie. nastawienia, że wolisz robić swoje mhm. systematycznie i jakby efekty przyjdą same. Czy na, do, dobrze to wyczuwam? My, tak, myślę, że na wszystko, na wszystko przyjdzie czas i nie ma. I wydaje mi się, że nie ma sensu robić czegoś szybko. I na, jeżeli ten efekt będzie szybki, to, to on zazwyczaj jest krótkotrwały po prostu. To jest moja taka zagwostka, bo wiadomo, że trzy czwarte szczególnie kobiet to w ogóle by chciało schudnąć, i z takiego założenia wychodzi, zapisując się na zajęcia. I to jest osobna grupa ludzi, bo wiadomo, jeżeli chcemy chudnąć, to musimy ćwiczyć dużo kardio. Zgadza się? Dobrze mówię? Tak. Po prostu trzeba się spalić. Tak, w skrócie mówiąc, tak. Ale patrząc na to bardziej zdrowotnie. To ja jestem zwolenniczką tego, że każdy człowiek powinien się ruszać dla zdrowia, nie dla schudnięcia i dla super formy, tylko każdy mm -hmm. powinien być w miarę dobrej kondycji i jakąś tam aktywność fizyczną sobie wykonywać. I jakbyś miała mi powiedzieć, jako trenerka, dla takiej osoby trochę zielonej, w sumie jak ja, która chciałaby tak sobie ćwiczyć, żeby mieć teraz lepszą formę, ale tak, żeby to było wszystko nadal rekreacyjne, to polecałabyś, jak Często to robić, co robić, czy bardziej kardio, czy bardziej wzmacnianie? Mm -hmm. jakby Jak znaleźć taki idealny balans, żeby, żeby to było urozmaicone i dobre dla nas? Najlepiej na samym początku wybrać mniej mocne aktywności. Na przykład tak jak ja, no ja jestem trenerką Pilates, więc tutaj będę y, nogami, rękoma polecać y, Pilates. A później właśnie jak nabierzemy tej świadomości ciała, ja też nie wiem, dlaczego wszyscy się muszą odchudzać. No, jakby każdy wygląda tak, jak wygląda w danym momencie. Może to jest po coś. Może akurat w tym danym momencie musi tak wyglądać. I teraz jest kult właśnie tego, tego odchudzania. Tak, właśnie teraz przerwę ci, ponieważ... To jest taki kolejny wątek, o którym możemy wspomnieć, zanim przejdziemy do tego, jak sobie tam ćwiczyć na co dzień. Bo o tym też rozmawiałam z Justyną, która była u mnie niedawno. Oczywiście, tak jak zawsze, wszystkie linki, odnośniki będą na mojej stronie w postaci. Także znajdziecie tam wszelkiego rodzaju informacje. Ale wracając do wątku głównego, to mówiłyśmy o tym, że ludzie dążą do pewnego kanonu piękna. Jakiejś naszej mm -hmm. fizyczności. Że muszą wyglądać tak, jak. Jakaś osoba. Nie zastanawiając ktoś. się, że każdy z nas jest stworzony do tego, żeby w swojej idealnej wersji wyglądał inaczej, i tak, jak jest to zdrowe dla danej jednostki. Czyli jedna osoba może być super zdrowa w takiej samej formie, tak samo się odżywiać i być 20 kilo cięższa niż osoba, która jest bardzo drobna. I one są równie mm -hmm. zdrowe, i są tak samo zaangażowane w, w aktywność fizyczną, i tak wysportowane. samo tak, wysportowane, mm -hmm. i tak samo się zdrowo odżywiają, ale po prostu dla danej osoby optymalna waga jest taka, a nie inna, a ludzie. Kompletnie tego chyba nie, nie akceptują. Tylko w kółko tymi ćwiczeniami dążą do tak, pewnego żeby do pewnego, do pewnego tak, kanonu. Tak, tak, tak. Tylko, że no, pytanie, jak to zwalczyć? Chyba takie jest przekleństwo naszego Chyba pokolenia. tak. <noise> Trzeba to, myślę, w sobie jakoś przerobić. In, innej, innej drogi nie ma. Myślę, że też, no ja też tak miałam, tak? Gdzieś te wszystkie moje yy, siłowniane przygody. No to też tak jak mówiłam wcześniej o, ob, obsesyjny trening, no teraz już się uspokoiłam y, z wiekiem. <laughs> więc, powiedziała starsza pani. Tak, powiedziała starsza <laughs> pani. <laughs> mm, więc no myślę, że to jest kwestia takiego przerobienia przerobienia w sobie. No. Ale wracając do mhm. tego, o co zapytałam ci poprzednio, to dla osoby, która chce utrzymać dobrą formę i zachować jakąś taką równowagę to jakiego rodzaju treningi byś polecała? Mhm. Bo to właśnie pytałam, czy tam kardio, czy wzmacnianie, czy właśnie co, co robić, żeby było optymalnie i, i żeby się nie przetrenować? To jest o tyle trudne pytanie, że każdy jest inny. I dla każdego będzie dobre coś innego. Dla każdego taki przepis na, na idealny ruch, na idealny plan treningowy będzie inny. Ktoś może ćwiczyć, nie wiem, cztery razy w tygodniu, a dla kogoś to cztery razy w tygodniu będzie za dużo. Ale myślę, że tak optymalnie no to jest trzy razy w tygodniu i, i też. Różne formy. Jedna bardziej mentalna, spokojniejsza, ze świadomości statyczna. ciała, tak, z, z, statyczna, z, statyczna, a druga może być mocniejsza, szybsza. A ty ćwiczysz codziennie? Ja ćwiczę codziennie, no ale mówię, mnie to sprawia przyjemność i to są zazwyczaj Pilates, jakieś jogowe y, treningi. No ja też pracuję jako trener, więc. Non-stop jesteś w ruchu. Tak, więc non-stop jestem w ruchu. Jeżeli jestem ze swoimi podopiecznymi, no to wiadomo, że skupiam uwagę na nich i, i raczej, raczej nie trenuję, nawet jeżeli to jest trening grupowy, ale też zawsze no, jakby pokazuję ćwiczenie, więc no, zawsze, zawsze się ruszam. Pilates więc... przewija się w trakcie naszej rozmowy. Ponieważ jest to Twoja swego rodzaju domena. Mm -hmm. Jak to się zaczęło, że w ogóle odkryłaś świat Pilatesu mm -hmm. i stałaś się trenerką? Myślę, że to wyszło z treningu mojego, treningu tanecznego. Gdzieś mi brakowało, też cały czas mówię, ale takiej świadomości w treningu tancerzy. I kiedyś trafiłam na zajęcia z, właśnie z, z techniki Pilates, strasznie mi się to spodobało. Być może to zależy też od, od instruktorki, która to prowadziła. Pewnie, pewnie tak, bo to też dużo, dużo daje charyzma instruktora. No i się zakochałam po prostu po później też w efektach, jakie mi dał Pilates, i jak mi to pomaga w moim treningu e, Co tan masz na Tancerki. Myśli przez efekty. Wzmocnienie mięśni brzucha, czyli różnie to bywa. Jedni są e, zwolennikami e, używania słowa kor, jedni totalnie, totalnie nie, zależy, to, zależy od szkoły, ale tego naszego centrum ciała, czyli tej naszej podstawy, która nas trzyma. I tego na przykład w treningu że brakuje. Od jak dawna jesteś trenerką Pilatesu? Już chyba będzie 5 lat? I prowadzisz zajęcia. Grupowe czy indywidualne? I tak, i tak. Teraz troszkę częściej są to indywidualne treningi i też wykorzystuję technikę Pilates, ale grupowe treningi też, też są. Bo musimy powiedzieć o Twoim studio. Kiedy ono powstało? Myślę, sięgając z pamięcią, że to było dwa lata temu. I skąd mm. pomysł, żeby zrobić, stworzyć taką własną działalność i założyć swoje studia? Mm. Teoretycznie to tyle jest tych miejsc teraz, gdzie, gdzie można prowadzić zajęcia, chodzić tak, na zajęcia. Tak. Chciałam stworzyć miejsce, które będzie w bardziej w domowej atmosferze, mm. gdzie po prostu będzie przytulnie, a nie tak, że na taśmie, że jest jakby człowiek rzucony na taśmę i że jest anonimowy i jest tylko jakby klientem, ale, ale też no, jest jakby przyjacielem. Nie, nie mówię tutaj, że na, na śmierci i życie, i że się zwierzamy, chociaż często tak jest, że przy treningu. Wychodzą tematy. Tak, po prostu się ludzie otwierają, też szczególnie w tym jeden do jeden, a też ciało i dusza są połączone, więc, więc to zawsze, zawsze wychodzi. I brakowało mi takiego miejsca, takiego mojego miejsca, gdzie, gdzie mogłabym robić tak, jak mi. Się podoba <laughs> i po swojemu. Prowadzisz zajęcia grupowe tam u siebie. Tak, tak. I tam jest tego. tylko Pilates? Nie, tam. To znaczy, ja wykorzystuję technikę Pilates jak, jako taką podstawę. Zawsze gdzieś tam przemycam ćwiczenia. Ale to też nie jest tak, że każdy trening to jest czysty pilates. Mam na przykład super zajęcia bosu. To też miałaś ok okazję super sobie sprawa. skorzystać. Bosu jest to taki sprzęt do ćwiczeń. Tak, taki pół piłka, pół step. Tak, to jest e piłka, którą ktoś obciął na pół, przeciął na pół i postawił sobie taką. deskę. I można sobie na niej tak, ćwiczyć. Tak. Możecie sobie wchodzić na takie półpiłki, albo sobie odwracać do góry nogami, wtedy mamy. Step, który się trzyma na y, takim półkolu, przez co jest to wyższy poziom y, wysiłku fizycznego. Właśnie Bardzo mnie fascynuje ten sprzęt. <grym> zawsze, zawsze jak ktoś mówi, że no tutaj ma silne centrum, trzyma centrum, tak, jak wejdzie tylko na bosu, to już z, z, zmienia zdanie. Tak, bo ty mówisz, <grym> zaraz się przekonamy. <grym> zaraz się przekonamy, tak. <grym> czy, 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 czy faktycznie, że jest galarecka na, na bosu. <grym> czy znaczy ja ogólnie nie, nie lubię. Y, nazywać zajęć, bo ruch to ruch. Tylko wiadomo, że jak się napisze w grafiku, że jest zajęcia ruch WF. WF to nikt nie przyjdzie. Natomiast ja lubię wykorzystywać różne techniki, czy to stretching, raz jest właśnie stretching, raz jest pilates, raz jest jakieś tam elementy jogi. Bardziej y, chodzi mi o taki naturalny, natu, naturalny ruch. Chociaż joga. Ja już bardzo lubię jogę. Mhm. Dlaczego wybrałaś pilates, a nie jogę? Trudne pytanie. Dlatego, że pierwszy, pierwszy kontakt miałeś z pilatesem i po prostu zakochałaś się w tym? Czy masz jakieś, nie wiem, jakąś taką, nie, może niechęć, nie ale po prostu jest coś w jodze, co ci tak nie do końca odpowiada? Joga mi odpowiada. To, to nie jest tak, że mi nie odpowiada, ale trafiłam kiedyś na zajęcia, gdzie to było bardzo ubrane w, w taki mistyczny klimat. Jakby łączyć. Może byłam za młoda i też nie do końca. Wierzyłam w, 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 tak, w takie filozoficzne rzeczy, ale to było bardzo, bardzo filozoficzne. Bardzo takie, no mówię, mistyczne. I powiem szczerze, że się trochę zraziłam do jogi. Bo ja na przykład miałam zupełnie odwrotnie, mhm. że pierwsza poszłam na jogę na zajęcia, które były takie bardziej uduchowione, ale chyba w, takiej, w takich granicach dla mnie Roz, okay, rozsądku. Tak. Ale to, mi to się bardzo podobało, ponieważ właśnie była też taka część medytacji, też pani zawsze. Instruktorka nam dawała jakiś taki inspirujący cytat i, i była fajna taka atmosfera wyciszenia. Mhm. Natomiast zdarzyło mi się pójść na zajęcia, które były totalnie takim siłowym treningiem, gdzie wchodził sobie uśmiechnięty pan trener i po prostu raz, dwa, trzy wszystkie pozycje i to było taki po prostu stricte fitness. Co do mnie zupełnie nie przemawiało, bo już przywykłam do tej jogi takiej bardziej właśnie uduchowionej, więc miałam zupełnie odwrotne mhm. tutaj spostrzeżenia, ale to co łączy i jogę i Pilates to jest oddech. I chciałabym, żebyś powiedziała nam kilka słów o tym, dlaczego oddech jest ważny i dlaczego niektórzy z nas naprawdę nie potrafią oddychać. Jest zazwyczaj taki bardzo płytki, płytki oddech. Ludzie nie potrafią głęboko oddychać, mało na przykład wzdychają. Przede wszystkim oddech też dotlenia nasze mięśnie i nasz trening jest efektywniejszy, po, po jak oddychamy. Ty... Ważne jest też, żeby ten oddech był prawidłowy i Co też przy, to znaczy? przy wykonywaniu ćwiczeń. Często w fitnessie zazwyczaj jest tak, że przy spięciu mamy wdech, więc mamy dwa spięcia. Spięcia mięśnia i jeszcze, jeszcze przypony. A tutaj... Jak spinamy, przy takich brzuszkach, których ja, ja też yy, nie polecam, takich zwykłych brzuszków, ale już jak robimy, to bardziej fizjologiczne dla nas jest jak robimy spięcie mięśni razem z wydechem, żeby jakby dodać jeszcze rozluźnienie. Jak powstaje taki trening indywidualny? Mhm. Zgłasza się do ciebie ktoś i. I jak ustalacie, co będziecie robić? Najpierw spotykamy się na taką, powiedzmy, konsultację. To jest pierwsze nasze spotkanie, gdzie się po prostu poznajemy i, i, i ustalamy, co, co taka osoba chciałaby zrobić. Zawsze jest krótki trening, trening pokazowy. Żeby się dotrzeć. Żeby się dotrzeć, tak. No to jest też taki dla jednej i drugiej strony Sposób, żeby zobaczyć, czy w ogóle się dogadamy, bo to też jest ważne, tak? Czy, czy jakby jest, je, jest to flow. Ja nie jest lubię tak. udziwnień, może, może tak to nazwijmy. Wykorzystuję jakieś tam dodatki, typu, właśnie bosu, czy ketle. No przede wszystkim, żeby ten trening był dla przyjemności. To myślę, że jest moja. Filozofia, moja, moja taka główna filozofia, i że to był, żeby to był naturalny trening. Natomiast no, ważne, żeby to był trening dla przyjemności, dla siebie, z potrzeby ruchu, a nie żeby się zmuszać do niego. I tym optymistycznym akcentem tak. przejdziemy do części ostatniej naszej rozmowy, którą już praktykuję od moich kilku ostatnich i pierwszych wywiadów, <grym> która polega na szybkich pytaniach i odpowiedziach z szeroko pojętego lifestyle'u, ale generalnie Dotyczą ona oczywiście mojego gościa i polega na tym, że zadaję Ci właśnie szybkie pytanie i Ty na poczekanie mi odpowiadasz, co Ci w duszy gra. Takie wyzwanie, dobrze. Tak. I, I to jest totalnie na ludzie, to nie sprawdza żadnej wiedzy na żaden temat, tylko to jest też po to, żeby nasi słuchacze mogli lepiej Cię mm -hmm. poznać. Lub to są rzeczy, które ja uznałam za ciekawe. A czas na odpowiedź? Trzy sekundy. <laughs> Tutaj mamy stoper. Czy jesteś gotowa na pierwsze pytanie? Chyba tak. O nie, pierwsze to pytanie takie zapisałam, że nie wiem, czy, czy w ogóle jesteś osobą którą powinnam o to pytać, pytań. ale to jest także zadawane pytanie przez dziewczyny, że zadam. Zobaczymy co mi odpowiesz. Otóż pierwsze pytanie brzmi: Najlepszy trening, żeby schudnąć. Pilates. Dziękuję. To, to mi się podoba. Wszystkie dziewczyny teraz rezerwują. Zapraszam na pilates, tak. Pytanie drugie: Czy masz swoją ulubioną markę Odzieży sportowej, czy też akcesoriów, y, takich do, do ćwiczeń? Mam swoją ulubioną, y, oni są chyba z Warszawy, zdaje się, ale szyją w łodzi. Wokiennicza łódź. Tak, tak. To jest y, Hopsa. To jest też taka rodzinna firma. I oni robią y, um, ubrania, czy też jakieś właśnie maty? Sportowe, akcesoria? to znaczy to są sportowe leginsy, jakieś tam koszulki. W super wzory. Super, wszystko podlinkujemy. Kolejne pytanie, czyli jaka jest twoja ulubiona muzyka do ćwiczeń? Do ćwiczeń w zasadzie, szczególnie jeżeli to jest pilates, to w ogóle nie używam muzyki. Nawet takiej spokojnej. Czasami coś tam sobie plumka. Ale raczej. Odgłosy natury. Tak, odgłosy natu, natury, fale i, i śpiewające ptaszki. Ale wolę, bo to też rozprasza. Też relaksuje, ale też czasami rozprasza. No, szczególnie taka szybka muzyka, więc no, w ogóle do, do tych treningów mentalnych to, to nie, nie, nie używam tego. Ale do treningów siłowych to fajnie jak nas tak rozproszy No tak. Coś. To ja to lubię, jakby to się rozprasza. Rozproszę. Nie się skupiała na nie, nie było tych bodźców za dużo. Podaj swoje trzy ulubione konta na Instagram. Które obserwujesz? No oczywiście, no oczywiście, Karolina. O Boże, już chciałam. Żarty odgrzewane nie są śmieszne, ale już tak miałam właśnie z Justyną, że powiedziała o mnie i wtedy zapytałam, kto to jest, bo nie znam, ale stwierdziłam, że za drugim razem to tak słabo, żebym użyła tego samego stwierdzenia. Ale, ale no, więc tak, no tak. musiałaś tak, to tak. odpowiedzieć, to było konieczne, więc rozumiemy. Bardzo nam miło. Swoje! O, coraz lepiej. I, trzecie, I trzeciego nie ma. I trzeciego nie ma, trzecie też jest moje. <gry> Dobra, ale zupełnie poważnie. Jest jakieś takie konto, które rzeczywiście obserwujesz i strasznie Ci się podobają zdjęcia, estetyka i, i jest inspirujące. Bardzo lubię mama Mia blog. O, tak. To jest takie o. bardzo rodzinne. Ja uwielbiam. Ostatnio, I, ostatnio i w sumie odkryłam. zdjęcia. Mają przepiękne zdjęcia. Też i... bardzo lubię, ale to już to jest, to jest bardzo personalne, ale to jest moja taka siostra, Ania Straczyńska. Ona też jest tancerką, mhm. też jest choreografką i aktualnie mieszka w Londynie. Podlinkujemy. Tak, więc... Jakie jest Twoje marzenie zawodowe? Marzenie zawodowe? Zapewne jedno z wielu. Tak, ja mam dużo, dużo marzeń. Cały czas rozwijać swoje studio, to, to, to na pewno. Bardziej chciałabyś iść w stronę treningów indywidualnych, czy żeby było więcej zajęć grupowych na przykład? Bardziej indywidualnych, ale też wyjazdowych. Żeby gdzieś, gdzieś sobie pozwiedzać. Lubię też podróżować, więc super by było, gdybyś. Świetnie, że o tym mówisz, bo moje kolejne pytanie to jest, jakie miejsce na świecie chciałabyś najbardziej odwiedzić? Mogę Te... podać trzy, bo już tak jakby mnie ktoś zapytał, bym wcześniej odpowiedziała. Więc mogą być trzy. Ale jak masz jedno takie ewidentnie wyróżniające się, to powiedz: Hawaje. Australia teraz. To wszystkie takie tak, blisko. Moja, moja też koleżanka jest w Australii, więc, więc obieram ten kierunek. Na koniec powiedz tylko, gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć? W sieci lub stacjonarnie? Stacjonarnie to w Łodzi mam studio, Ginger Up Studio, to już, to już żeśmy mówiły. Ono się mieści przy Próchnika 5, ale też na, na Facebooku, też jak sobie e, wpiszecie Ginger Up Studio, to, to, to na pewno to Wam się wyświetli. E, I też na Instagramie. Także wszystkie samo. Tak, nazywasz się zawsze Ginger Up Studio zawsze. i wszystkie linki też będą zamieszczone na mojej stronie. Dziękuję Ci bardzo Karolina, Dzięki że byłaś moim wielkie. gościem. Było mi bardzo miło i życzę Ci wszystkiego dobrego, życzę Ci rozwoju swojego studia, żeby ci się grafik nie zamykał i żebyś miała nie zamykał, w ogóle, kto tak mówi. Wszyscy wiedzą o co mi chodzi. Niemniej jednak życzę Ci różnych ciekawych projektów. Zagranicznych. Bo to jest jeszcze teren absolutnie tak, nieodkryty. Tak, tak. Także tak. może będziesz prowadziła warsztaty, warsztaty w Australii albo na Hawajach na Bali, <grym> na przykład. To bym się wybrała. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. I Buziaki. Dzięki Karolinie zrozumiałam, że nie ma idealnej recepty na plan treningowy i wszystko jest kwestią indywidualną. Mówię to smutnym głosem. Ale uwierzcie mi, liczyłam na jakieś książkowe rozwiązanie. U mnie bardzo sprawdził się trening personalny, ponieważ ja mam kłopoty z motywacją do ćwiczeń. Dobrą alternatywą, która też u mnie działa, jest umawianie się na zajęcia z kolegą czy koleżanką, albo tak jak w moim przypadku ostatnio z mamą, bo wtedy łatwiej jest nam trzymać się postanowień, nie chcemy po prostu wystawić naszych znajomych do wiatru. Na ten moment dla mnie kończy się etap treningów personalnych i zumby z mamą, ponieważ wyjeżdżam do Berlina. Planuję bardzo dużo poruszać się pieszo i wpleść w moją tygodniową rutynę jakieś zajęcia grupowe. Myślałam tutaj oczywiście o jodze. Nigdy, słuchajcie, nie byłam na zajęciach z hot yoga, czyli jogi w temperaturze, z tego co wiem, 35 stopni, ponad 35 stopni, ale słyszałam o niej same dobre rzeczy. W łodzi niestety takiego miejsca nie ma, ale na szczęście Berlin ma ich pod dostatkiem. Dajcie znać, czy próbowaliście. Bo chciałabym wiedzieć, czy warto. Do tego oczywiście codzienne rozciąganie rano i wieczorem, oraz przysiady i wykroki na pośladki. Też mam wrażenie, że jak mówię o tych ćwiczeniach, to mój głos jest coraz mniej entuzjastyczny, ale to są moje postanowienia, których trzymam się od jakiegoś czasu, także tak też będzie w Berlinie. Trzymajcie za mnie kciuki, bo sami wiecie, jak to jest, kiedy mamy na głowie uczelnię. Jak już zorganizuję swój fitnessowy kalendarz, to wrócę do Was na pewno z małym update'em. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani. A póki co dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Czekam na Wasze opinie w komentarzach oraz na łapki w górę. Do usłyszenia za tydzień!